Chwała Panu. Brat, czy może siostra Danusia, tym razem dobrze powiedziałem imię, i brat Roman wykonali pieśń, która jest napisana na podstawie 21 rozdziału Księgi Objawienia. I na ten temat właśnie dzisiaj chciałam mówić. W zasadzie tego rozdziału już specjalnie nie muszę czytać, bo tej pieśni były zawarte słowa właśnie tego rozdziału 21 z Księgi Objawienia. Chciałbym na wstępie powiedzieć o takim wydarzeniu, które miało miejsce niedawno. Opowiadał pewien uczony amerykański. Kilka lat temu umieszczony został na orbicie ziemskiej, około 600 km od Ziemi, teleskop Hubble'a, jeden z największych przyrządów optycznych, umożliwiających widoczność bardzo odległych przestrzeni. Satelity, na którym jest ten przyrząd, przesyłane są zdjęcia, i można oglądać różne ciała niebieskie, a więc Słońca, galaktyki, planety, które nie są widoczne okiem ludzkim. Astronomowie byli szczególnie zainteresowani, co znajduje się w części nieba, która wygląda na pustą. Przez teleskop odkryto, że w tej przestrzeni znajdują się także gwiazdy, planety i ona jest w tak niezwykłej, dalekiej odległości od naszej planety, że jeden z uczonych, interpretując to zjawisko, powiedział: ta część nieba jest zapewne nieosiągalna dla człowieka i nigdy tam ludzkość się nie dostanie. Jest niemożliwym, aby technika ludzka osiągnęła taki poziom, aby dotrzeć do tej części nieba. I gdy to usłyszałem, pomyślałem sobie o tym, co opowiadał, pisał Paweł w liście drugim do Koryntian, 12 rozdział, 2 wiersz. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. I tam, gdzie człowiek nie dosięgnie, miejsce dla człowieka nieosiągalne, w tym ciele, w ciele fizycznym. Tam przez moc Bożą, przez Ducha Świętego możemy dotrzeć i widzieć tą właśnie przestrzeń. Jak wiemy, Pismo Święte mówi o istnieniu trzech sfer nieba. Pierwsza z nich to atmosfera, nieboskłon. Druga to sfera gwiazd, planet. I właśnie tą sferę oglądali astronomowie. Paweł z kolei mówi o sferze zwanej trzecią, to najwyższe niebo, gdzie znajduje się tron Boga. Chociaż jak wiemy, Bóg jest wszechobecny. Po odejściu z tej ziemi dzieci Boże znajdą się przed tronem Bożym, który znajduje się właśnie w tym trzecim niebie. O trzecim niebie pewne tajemnice zostały objawione. Apostołowi Janowi opisuje on je w Księdze Objawienia, zwaną Apokalipsą. I pragnę dzisiaj zwrócić uwagę, szczególną naszą uwagę, na niektóre fakty opisane w 21 rozdziale Księgi Objawienia. Rozdział ten opisuje nowe Jeruzalem.
Jest to miasto, w którym będziemy spędzać wieczność. Pragnę, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad wiecznością. Dlatego temat mojej usługi dzisiaj brzmi wieczność. Celem moim jest pobudzenie nas wszystkich, abyśmy przygotowywali się na spotkanie z Panem i życie w wieczności. Jeżeli uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, przyjęliśmy jako Pana swojego życia, to mamy zapewnione życie wieczne. Powiada o tym tekst listu do Rzymian, 6 rozdział, 22 wiersz. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Chwała Panu. Mając zapewnione życie wieczne, kroczmy wytrwale, naśladując swojego Pana, a wtedy osiągniemy to, co On przygotował dla swoich wiernych. Wierni, jak zapewne wiemy, będą mieli udział w panowaniu razem z Panem w okresie Jego tysiącletniego królestwa na tej ziemi. Ale kiedy skończy się tysiącletnie królestwo panowania Chrystusa, szatan zostanie uwolniony z więzów i przyjdzie, aby zwieść ludzi. I wiele ludzi, którzy wcześniej nie znaleźli się już z Panem, nie znaleźli się wcześniej już w niebie, dadzą się zwieść szatanowi i wystąpią razem z szatanem do boju przeciwko Panu. I wtedy ogień z nieba spadnie na buntowników i pochłonie ich. W objawieniu 20 rozdział, 9 wiersz pisze apostoł Jan, że szatan zostanie ze swoimi wspólnikami wrzucony do jeziora ognistego i tam będzie dręczony na wieki wieków. A o dalszych losach obecnej ziemi i niebie, które oglądamy teraz naszymi oczyma, pisze apostoł Piotr w drugim liście, rozdział 3, i czytam od 10 wiersza. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się, ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi. Powtórzę, albowiem my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w której mieszka sprawiedliwość. Nasza przyszłość po tysiącletnim panowaniu Chrystusa to dalsze życie, ale już na nowej ziemi, o której pisze nam właśnie 21 rozdział objawienia, o której pieśń przed chwilą słuchaliśmy. I czytamy w objawieniu 21 rozdział od 1 wiersza. I widziałem nowe niebo i nową ziemię,
albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane, jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Teraz chciałbym, abyśmy wkrótce naszymi oczyma wiary poszli do tego nowego Jeruzalem, które jest przedstawione właśnie w 21 rozdziale objawienia. Nowe Jeruzalem to miasto dla ludu Bożego, którzy będą z Panem i stąpią razem z Panem, jak tu czytaliśmy, stąpią do tego miasta. To miasto będzie miało jednakową długość, szerokość i wysokość. Miara długości wynosić będzie 12 tysięcy stadiów. Jeden stadion to około 180 metrów. Tak więc miasto to będzie miało długość, szerokość i wysokość wynoszącą 2160 kilometrów. Długość, szerokość i wysokość. Jest to odległość równa jak z Warszawy do Aten. Dla nas ta miara jest trudna do wyobrażenia. Szczególnie trudno wyobrazić sobie miasto do wysokości 2160 kilometrów. Dla porównania wiemy, że najwyższa góra świata obecnie, która jest znana i osiągana przez ludzi, ma wysokość blisko 9 kilometrów. Nie wiemy, czy miary, które są podane odnośnie Nowego Jeruzalem, mają znaczenie symboliczne czy dosłowne, czy przez nie chce Pan nam powiedzieć, że to miasto będzie tak olbrzymie, że będzie mogło pomieścić aż miliardy ludzi. A być może, ja tak myślę, będzie faktycznie takim potężnym miastem. Bo u Boga jest wszystko możliwe. I On ma moc stworzyć tak wielkie miasto. Amen. Przez miasto będzie przepływać rzeka, biorąca swój początek spod tronu Bożego. Po obu stronach rzeki będą rosły drzewa żywota, a liście tego drzewa będą zapewniały wszystkim zdrowie. Jeruzalem będzie otoczone murami. Będzie miało 12 bram, stale otwartych, bo nocy tam nie będzie. Pan Bóg będzie naszą światłością, a lampą Pan Jezus. I chciałbym zwrócić uwagę na niektóre fakty dotyczące właśnie tego nowego Jeruzalem. Bo tam są ukryte także symbole dotyczące naszego życia i życia Pana Jezusa Chrystusa. Przedstawione jest, że wykonane są bramy, 12 tych bram, a każda jest z jednej perły. Brama potężna z jednej perły. Jak wiadomo, na ziemi nie znaleziono, na naszej obecnej ziemi, nie znaleziono nigdzie tak wielkiej, tak olbrzymiej perły. Bramy z pereł mogą symbolizować nam dzieło samego Pana Jezusa, który oddał swoje życie, aby wykupić swój umiłowany lud. To znaczy wszystkich tych, którzy w Niego uwierzą. Pewien autor przyrównuje Pana do kupca, o którym jest opisane w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 45 do 46 wiersza. Kupca, który sprzedał wszystko, aby zakupić jedną wybraną perłą. I wiecie, kto tą perłą może być? Tą perłą może być każdy
człowiek, który uwierzy w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Dla Pana Jezusa stanowimy tak wielką wartość, że oddał swoje życie, abyśmy my mieli także życie wieczne. Chwała Panu! Niektóre gatunki małż tworzą perły. Jak one powstają? Powstają one w wyniku reakcji małż na ciało obce. Na przykład ziarnko piasku może wniknąć między małżą a jej muszlą. I ciało obce sprawia ból, ból tej małży, raniąc jej ciało. Dlatego małża ma taką zdolność, że wytwarza cieniutkie warstwy masy perłowej, które otaczają to ziarnko, to obce ciało i kolejne cieniutkie warstwy masy perłowej wydzielają się z małży i w ten sposób na wskutek bólu małży po kilku latach powstaje drogocenna, lśniąca perła. Powstanie perły można przypomina nam, to powstanie małży przypomina nam cierpienia Pana Jezusa. Pamiętamy, że na barki Jezusa złożone zostały wszystkie nasze grzechy, a także i choroby, o czym pisze prorok w Księdze Izajasza w 53 rozdziale. Został nasz Pan boleśnie ubiczowany, potem ukrzyżowany, a Jego krew, którą zostajemy obleczeni, czyni nas istotami czystymi i świętymi. W liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 14 wiersz czytamy: albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałych tych, którzy są uświęceni. A więc w oczach Bożych ci, którzy są obmyci krwią baranka Jezusa Chrystusa, ci, którzy są, że tak powiem, w przenośni, otoczeni tą krwią baranka Jezusa Chrystusa, są doskonałymi. I przechodząc przez bramy tego nowego Jeruzalem, będziemy mogli spoglądać na te bramy, na tą perłę, z której są wykonane, i przypominać sobie, co uczynił dla nas Jezus Chrystus. I wierzę, że z ust naszych będzie się wyrywała chwała dla imienia Pana Jezusa Chrystusa, dla Jego wspaniałego dzieła. Nasze życie zmieniło się na wskutek działania naszego Pana Jezusa Chrystusa. W miejscu grzechu pojawiła się nowa natura. Spowodowało to, że zamiast nienawiści, nałogów, pojawiła się w naszym życiu miłość, radość, pokój. I życie, jeżeli żyjemy z Jezusem Chrystusem, staje się coraz piękniejsze, aż w końcu jest podobne do tej pięknej perły, do której przede wszystkim naturalnie możemy porównać samego Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętam, jak mój ojciec świadczył, że jako żyjący w niewoli alkoholu, przekleństw, ciągłych kłótni, po spotkaniu z wierzącymi, po społeczności tej, na której oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, nawrócił się, przyszedł do domu, przeprosił swoją żonę, a moją matkę za dotychczasowe życie
i zupełnie się zmienił w postępowaniu. I moja matka obserwowała go przez kilka miesięcy. I tak była tym przejęta, tą zmianą, że powiedziała w końcu: wiesz, ja też pragnę prowadzić takie piękne życie i zmienić się. Poszła na nabożeństwo i tam oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Bóg zaczął i jej życie zmieniać. Stawała się nową, inną, coraz bardziej przyjemniejszą i milszą. I wierzę, że doszła do takiego stanu, że Bóg mógł powiedzieć o niej: jesteś też tą szlachetną perłą, i wziął ją do swojej chwały. Gdy Chrystus obmywa nas swoją krwią, tak jak małża otacza to ziarenko piasku warstwą masy perłowej, tak my zostajemy obmyci, a przenośnie mówiąc, otoczeni krwią Pana Jezusa Chrystusa. Nasze ciało, dusza i duch staje się, jak tu czytaliśmy w liście do Hebrajczyków, doskonałe w oczach Bożych. I możemy to nasze życie przyrównać wtedy do takiej pięknej perły. Bóg może zmienić życie każdego człowieka i uczynić go zupełnie nowym. Zmieniają się nasze myśli, mowa i czyny. Bóg staje się naszym umiłowanym Ojcem. Następna sprawa dotycząca tego miasta. Otóż na fundamentach miasta są wypisane imiona apostołów. Napisane to jest w wierszu 14 rozdziału 21. Czytam według Biblii Tysiąclecia. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Wiemy, że nasze życie ma być budowane na nauce i przykładzie życia apostołów. Czytamy w liście do Efezjan, 2 rozdział, 19 wiersz. Tak więc nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych, domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. A ja chciałbym tu zwrócić uwagę na fundamencie apostołów. Pamiętacie, jakie życie stało się apostoła Piotra po tym, jak przeżył chrzest w Duchu Świętym? Przypominacie sobie, jak zmienił się on zupełnie? Przypominacie sobie, że ten człowiek bojaźliwy, który zaparł się Chrystusa, bojąc się młodej kobiety, która powiedziała: i ty byłeś z nim, z Jezusem Chrystusem. I zaparł się trzykrotnie. W dniu 50 jest zupełnie zmieniony. Staje przed tysiącami ludzi. Otwiera swoje usta i mówi śmiało do tysięcy ludzi. Opowiada o tym, kim jest Jezus Chrystus. Opowiada, że wszystkim zgromadzonym, że wszyscy mogą się zmienić. Że każdy człowiek może się zmienić. Jak nam pięknie powiada Słowo Boże, że stoi Chrystus u drzwi serca każdego człowieka i puka. I puka. Czy otworzysz drzwi swojego serca? Czy otworzysz drzwi swojego serca? Piotr się zupełnie zmienił. Stał się nowym człowiekiem. Jego życie zupełnie się zmieniło.
Czytamy o nim w Dziejach Apostolskich, że przedtem, zanim poszedł do Korneliusza, trwał w modlitwie. Niektórzy wyliczają, że ta modlitwa trwała 3 godziny. I Pan mu się objawił. Dał w zasadzie Pan mu objawienie, że ma iść także do pogan i świadczyć o Jezusie Chrystusie. I gdy my zapoznajemy się ze stale, codziennie bym powiedział, ze Słowem Bożym, która przedstawia nam naukę i życie apostołów, uczymy się, jak postępować, aby podobać się Bogu. Gdy modlimy się podobnie, jak modlili się apostołowie, prosząc o moc do zmiany naszego życia, Duch Święty przekształca systematycznie nas na obraz Pana Jezusa Chrystusa. I stajemy się żywymi kamieniami, z których Pan buduje swój duchowy Kościół. Naturalnie na fundamencie nauki i życia apostołów. Jakie będą nasze przywileje jako mieszkańców tego nowego Jeruzalem? Przedstawia to wiersz 7, rozdział 21 Księgi Objawienia. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Pytanie jest, kto będzie należał do grona tych zwycięzców, którzy odziedziczą wszystko, o czym mówi nam Słowo Boże. I odpowiedź. Pierwszy Jana, 5, rozdział 4, wiersz. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? A więc zwycięzca, który ma tą obietnicę odziedziczyć wszystko, to ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym i pokonuje grzech, nałogi, wszystko, co w tym świecie, pokonuje przez wiarę w mocy Ducha Świętego. Tu na ziemi toczymy walkę z tym światem. Jedni żyją w dobrych warunkach i ten świat pragnie zagłuszyć w nich miłość do Boga, bliźnich, dobrobyt i przyjemności tego świata, zasłaniają niekiedy powołanie do wykonywania służby Bożej i świadczenia o Jezusie. Walkę toczymy każdego dnia, aby właściwie wykorzystać czas, nasze zdolności i środki, które nam dał Pan. Inni wierzący, którzy żyją w niedostatkach lub też nawet są prześladowani, toczą także walkę ze zwątpieniem w opiekę Bożą, w Jego troskliwość. Dlatego Jan powiada, że to, co nam daje zwycięstwo, to jest wiara, że Jezus, Syn Boży, jest z nami. I On może dać nam zwycięstwo. Chwała Panu. Wiara, że Jezus, Syn Boży, jest z nami. I On może dać nam zwycięstwo. Jedna z pieśni powiada: zwróć swój wzrok na Jezusa. Zwróć swój wzrok na Jezusa. On daje moc do zwycięskiego życia.
Kto zaś wytrwa w wierze w Jezusa jako Zbawiciela i Pana, odziedziczy wszystko, co Bóg przygotował dla swoich dzieci. Dalej chciałbym zwrócić uwagę na to słowo, które już czytaliśmy. Bóg powiada do zwycięzców: i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Kto zwycięży, będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. A ja dodaję także i córką. Będziemy dziećmi Bożymi. A właśnie dzieci dziedziczą po swoich rodzicach spadek. Niebiańskie dziedzictwo to właśnie synostwo Boże, które pozwoli nam przebywać w stałej obecności z Bogiem jako Ojcem i korzystać z dobrodziejstw, z tego dziedzictwa, jakie przygotowane są w Nowym Jeruzalem. To wspaniałe miejsce, gdzie życie będzie bez smutku, bez trudności. Jego piękno przedstawiają właśnie te dwa rozdziały, 21 i 22 Księgi Objawienia. Warto je studiować, przyjmować to słowo do serca i żyć tym. Jeśliście powstali z Chrystusem, o tym, co jest w górze, myślcie. O tym, co jest w górze, myślcie. Bóg stanie się dla nas widzialnym, dla naszych oczu, tego zmartwychwstałego ciała, które otrzymamy jako dzieci Boże. Jego potężna światłość będzie dla nas stałym światłem, pozwalającym oglądać samego, tego wszechpotężnego Boga i piękną nową ziemię i nowe niebo. Ludzie na ziemi różnie i często bardzo prymitywnie wyobrażają sobie Boga. Myślą, przedstawiając Go na obrazach czy w rzeźbach, że to staruszek, prawda, z siwą, długą brodą, w otoczeniu aniołków. Ale jakim On jest naprawdę, zobaczymy my w niebie. Blask Jego chwały jednak przedstawia już Jan w objawieniu, 4:2 i druga część tego wiersza i 3. I zaraz, pisze Jan, i zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie. Na tronie zaś siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. Jaspis to kamień biały i przejrzysty. Bóg jest doskonałą czystością i świętością. Karneol to szlachetny kamień o kolorze czerwonawym. Ten kolor symbolizuje nam miłosierdzie Boże. Przez to porównanie Duch Święty przypomina nam, że Bóg jest miłosiernym. To miłosierdzie objawiło się przez ofiarowanie jednorodzonego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ofiarowanie Go dla naszego zbawienia. Jak powiada słowo o Bogu, który jest miłością, bo Bóg jest miłością. Rzymian, 5:8. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Co za miłość. Niektórzy powiadają, że zanim się nawróciłem,
Gdy teraz przypominam sobie pewne fakty swojego życia, to zauważyłem, że w jakiś wprost cudowny sposób zostałem zachowany. Ktoś mnie już szczekł. Były takie sytuacje, niektórzy opowiadają, że groziła mi śmierć. Ale nie wiem, dlaczego zostałem zachowany. Otóż Bóg w miłości swojej już nas szczekł, abyśmy dożyli tej chwili i dostąpili tego miłosierdzia Bożego, abyśmy mieli tą świadomość, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Chwała Panu! Mówiąc o przyszłej ziemi i niebie, apostoł Piotr napomina nas. Drugi list Piotra, 3:14. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Bez skazy i bez nagany w pokoju. Starajmy się, abyśmy mogli się znaleźć przed Bogiem bez skazy i bez nagany w pokoju. W współczesnym świecie jest tak wiele pokus. Pokus, niepokoju, że tylko Bóg może dać nam siły, aby je unikać. On prowadzi nas do zwycięstwa nad rzeczami, które nas odwodzą od drogi Bożej, drogi Pańskiej. Dlatego ufajmy Mu. Bądźmy czujni, silni duchowo, a wtedy wytrwamy na drodze, która prowadzi do życia wiecznego z Panem. A więc, abyśmy byli bez skazy i bez nagany. Pan będzie zadowolony z naszego życia. I wierzmy, że On dopomoże wytrwać nam. A wytrwać nam w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Abyśmy mogli wejść i osiągnąć, jak pisze apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 1:4, abyśmy mogli osiągnąć dziedzictwo nieznikome, nieskalane i niezwiędłe. Ja bym dodał wiecznie trwające, jakie zachowane jest w niebie dla nas. Abyśmy mogli wejść i osiągnąć. To może sprawić w naszym życiu nasz Pan Zbawiciel przez Ducha Świętego. Niech Mu będzie za to chwała. Nie jesteśmy sami. Nie musimy dążyć do tego przez własne wysiłki. Nie dalibyśmy rady, ale jest ktoś, kto jest z nami. Jest ktoś, kto nas prowadzi, powiedziałbym, za rękę. Jest ktoś, kto nas przeprowadza przez wszelkie trudy w tym życiu. Przez wszelkie boje. Jest Nim sam Pan Jezus Chrystus. Apostoł Paweł pisze w liście do Filipian, 3:20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. A więc nasz Pan przemieni nasze znikome ciało, nasze słabe ciało, które często boli, które często ma jakieś własne pragnienia.
których byśmy nie chcieli spełniać, bo nie są zgodne z wolą Bożą. On przemieni to nasze znikome ciało. Przemieni w ciało, które On sam posiada. W to ciało zmartwychwstałego, żywego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Podobne do tego ciała. Tu na tej ziemi oczekujemy przyszłej chwały. Służmy więc naszemu Panu wiernie. Służmy Mu z całego serca. Wykonujmy ten plan, który On przewidział dla każdego z nas. Jak wiecie, On dał nam to, co posiadamy. On dał nam te środki, które posiadamy. Zdolności, które posiadamy. Możliwości, które posiadamy. Abyśmy wykonywali, realizowali Jego plan. Słowo Boże mówi także, że On może nas wyposażyć w dary Ducha Świętego. Ale wtedy, kiedy chcemy wykonywać Jego plan. Ale w te dary, które każdemu mogą służyć do dobrego. A więc nie te, które sobie wybierzemy. Nie wybieramy sobie darów Ducha Świętego i wykonujemy to, do czego Pan nas powołał. Nie. Dary Ducha Świętego są przydzielane każdemu według Ducha Świętego, według woli i inspiracji Ducha Świętego. W odpowiedniej chwili, w odpowiednim czasie. Tak nam mówi, jak pamiętacie, pierwszy list do Koryntian. Chciałbym przeczytać ten werset na temat darów Ducha Świętego. Kto, jakie dary może otrzymać od Pana. I tam jest napisane. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. To jest 12 rozdział, 7 wiersz, pierwszy listy do Koryntian. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inni wiarę w tym samym Duchu, inni dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inni dar czynienia cudów, inni dar proroctwa, inni dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. A więc nie ja mogę sobie przypisywać sam, że posiadam dar uzdrawiania czy dar czynienia cudów. Duch Święty udziela każdemu jak chce. I 29 wiersz. 29 wiersz tego samego 12 rozdziału 1 do Koryntian. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się wtedy usilnie o większe dary, a ja wam wskażę drogą jeszcze doskonalszą. I mamy potem 13 rozdział, który opisuje o tej drodze doskonalszej, którą jest doskonała miłość. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. A więc Bóg może nas wyposażyć w odpowiednie dary przez Ducha Świętego, w odpowiednie dary. Módlmy się, abyśmy byli zwycięzcami, abyśmy żyli według Słowa Bożego i byli posłuszni naszemu Panu. Abyśmy mogli żyć w wierze, która daje zwycięstwo.
i osiągnąć dziedzictwo, które Pan przygotował nam w wieczności. Chwała Panu. Módlmy się o to, abyśmy mogli wytrwać w wierze i znaleźć się z naszym Panem w wieczności. Abyśmy mogli w wieczności radować się i cieszyć, oglądając Wszechmogącego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pan to może sprawić. Powstańmy do modlitwy. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że oddałeś swoje życie za nas na Golgocie. Dzięki Ci, że Ty otoczyłeś nas, naszą całą istotę i ducha, duszę i ciało swoją świętą krwią, obmyłeś nas i uczyniłeś nas własnością swoją. Dziękujemy Ci za to, co wykonałeś na Golgocie, za Twoje cierpienia i męki, za Twoją świętą krew przelaną tam na Golgocie. Halleluja, chwała Ci. Dzięki Ci, że bierzesz nas teraz w swoje ręce. Bierzesz nas, Panie, po to, aby nas przemieniać, aby zmieniać nasze życie coraz więcej i więcej w Twój obraz, abyśmy byli podobnymi do Ciebie w postępowaniu, w mowie, w czynach. I chcemy, Panie, kroczyć Twoją drogą. Chcemy Ciebie naśladować. Chcemy Ciebie uwielbiać. Panie, wiemy, że tylko Ty możesz dać nam tą moc, abyśmy byli zwycięzcami. Dlatego prosimy Ciebie, daj nam siłę, abyśmy zawsze wierzyli, że jesteś z nami w każdej sytuacji. Abyśmy od Ciebie brali tą moc. O Panie, Ty jesteś naszym pomocnikiem. Ty jesteś naszą siłą. I przez Ciebie i w Tobie możemy osiągnąć pełne zwycięstwo. Chwała Panu. Kochanie, jeśli ktoś czuje w tej chwili w sercu swoim, że potrzebuje mocy, siły z góry, stoi przed jakimś problemem, które obawia się może, że mu trudno będzie zwyciężyć. I chciałby, żeby zbór za niego się modlił. Jeżeli ktoś tu jest, który potrzebuje także mocy uzdrawiającej, potrzebuje także mocy zbawiającej, chciałby Jezusowi oddać swoje życie. Chciałbym, abyście podnieśli swoje ręce, kto potrzebują takie modlitwy. Czy jeszcze ktoś więcej jeszcze jest? Czy jeszcze ktoś więcej jeszcze jest? Proszę bardzo. Kto jeszcze więcej pragnąłby? Zapraszam, abyście ci, którzy podnieśli ręce i wszyscy, którzy potrzebują dzisiaj szczególnej mocy do zwycięstwa, wyjdźcie tu do przodu, a cały zbór się będzie za wami modlił. I Pan dopomoże, żebyście mogli być zwycięzcami. Jeżeli ktoś pragnie, żeby dzisiaj Bóg dotknął się go mocą uzdrawiającą, On jest tu obecny, Jezus Chrystus. Możecie wyjść, będziemy się modlić, a Pan uzdrawia z wszelkich chorób, bowiem jak pamiętacie, silnością Jego jesteśmy uzdrowieni. On wziął wszelkie nasze niemoce na siebie. Może chcesz się modlić za kogoś bliskiego Tobie, który jest chory, potrzebuje uzdrowienia. Może go nie ma tutaj, a Ty chciałbyś się za niego modlić i chciałbyś, żeby cały zbór się za niego modlił. Zapraszam, wyjdźcie tutaj i cały zbór będzie się za wami modlił. Jezus jest tu obecny. On jest tutaj, aby dotknąć każdego serca i dać nam swoją moc do zwycięskiego życia. Proszę teraz braci, aby podeszli do tych osób, które wyszły do przodu, a zespół będzie śpiewał półgłosem w tym czasie.